chciał, żebyśmy dzisiaj zastanowili się, czy podjęli refleksję nad pewnym fragmentem rzeczywistości kulturowej, który dotyczy wszystkich nas, jak tu jesteśmy, jak jesteśmy uczestnikami pewnej tradycji kulturowej europejskiej, mianowicie nad tradycjami związanymi ze świętowaniem, zwłaszcza świętowaniem świąt Bożego Narodzenia, więc mieszczących się w pewnej tradycji kanonu chrześcijańskiego. To, co warto powiedzieć na początku, to przede wszystkim to, że samo pojęcie święta istnieje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy na myśli pewną społecznie konstruowaną, kulturowo przyjętą organizację czasu. Święto nie istnieje poza pojęciem kalendarza. Żeby zrozumieć, czym jest święto, musimy uświadomić sobie, jak ważne w życiu człowieka, każdego, właściwie przede wszystkim ludzi żyjących w świecie kultury tradycyjnej, jest organizacja czasu. Jeśli próbować znaleźć jakieś powszechniki kulturowe, to znaczy jakieś wspólne wszystkim ludom, wszystkim kulturom zjawiska, konwencje, zachowania, poglądy, to być może można taką hipotezę tutaj postawić, że wszystkie znane nam ludy jakoś próbują sobie porządkować świat, między innymi czas i można powiedzieć przede wszystkim czas. Jednocześnie niezależnie od tego, że wszyscy jakoś ten czas próbują porządkować, organizować, nadawać mu znaczenie, czas dla ludzi niezależnie od postępu cywilizacji pozostaje ciągle zjawiskiem tajemniczym, nieodgadnionym, czymś, co trudno to określić. Człowiek pojmuje czas na miarę rzeczy, które są mu bliskie, a więc człowiek, który żyje w świecie, który w gruncie rzeczy jest światem przyrodniczym, w którym jego życie podlega zjawiskom przyrody, w którym zależny jest od, się tak metaforycznie wyrazić, od dobrodziejstw przyrody, przyrodę czyni miarą świata, między innymi miarą czasu, w którym działa. Jednym z najważniejszych narzędzi, jakim niewątpliwie dysponuje człowiek, które oto pozwala mu porządkować świat, jest wiedza o cyklu przemian przyrody. To właśnie ruch Ziemi wokół Słońca, objawiający się przemianą pór roku, to ruch obrotowy Ziemi wokół własnej osi, objawiający się cyklem dnia i nocy, stanowi podstawowy, wyjściowy punkt pozwalający człowiekowi porządkować czas. Jest czas wiosny, jest czas lata, czas jesieni, czas zimy, jest czas nocy i czas dnia. W ten oto naturalny, przyrodniczy cykl, by tak powiedzieć, astronomiczny, wpisane są takie zjawiska jak wegetacja roślin, pewne zachowania związane z światem zwierząt i do tego cyklu odwołują się pierwotne, najbardziej podstawowe kalendarze, jakie ludzie wymyślili i jakie są na świecie używane, w tym również w kręgu naszej kultury. I tak jeszcze kończąc te nasze właśnie wstępne refleksje, warto zaznaczyć także to, że właśnie obok tych kalendarzy, jakby to powiedzieć, przyrodniczych, naturalnych, tych, które są warunkowane właśnie cyklem przyrody, ludzie konstruują sobie pewne sztuczne formy organizacji czasu i temu właśnie służą na przykład wymyślne rozmaite urządzenia mierzące czas, takie jak klepsydry, jak kalendarze słoneczne, prawda, i wreszcie te bardziej oderwane od cyklu przyrodniczego, tworzące abstrakcyjne pojęcie czasu, urządzenia takie jak zegary mechaniczne czy zegary elektroniczne, które pozwalają człowiekowi postrzegać czas jako zbiór jednostek, które w gruncie rzeczy są abstrakcyjne, już nie musi wyglądać przez okno, nie musimy obserwować zjawisk przyrody po to, żeby wiedzieć, która jest godzina, jaka jest pora roku, jaki jest dzień, jaki jest miesiąc. Właściwie to prowadzi do tego, że my w świecie współczesnym żyjemy w troszkę innym stanie świadomości niż nasi ojcowie, może ojcowie nie, ale dziadowie, prawda, czy pokolenia starsze jeszcze od nich. Mianowicie tracimy wrażliwość na zjawiska przyrody, nie widzimy tego, że to przyroda stanowiła podstawowy punkt wyjścia dla porządkowania czasu, dla postrzegania miejsca człowieka w świecie i obowiązków, jakie wobec świata, zwłaszcza wobec tego najbliższego gospodarskiego świata człowiek ma. W kulturze polskiej najbardziej znane obecnie są dwa typy kalendarzy, to znaczy dwa typy kalendarzy zbudowanych na podstawie pewnych cykli przyrodniczych. Znaczy możemy mówić o kalendarzu słonecznym i kalendarzu księżycowym. Z jednej strony jest to kalendarz, który funkcjonuje na bazie
cyklu obiegu Ziemi wokół Słońca, czyli ten, którym się posługujemy w codziennym życiu, ten, który ma 365 dni i co 4 lata ma rok przestępny. No i kalendarz księżycowy, starszy od słonecznego, który zbudowany jest na cyklu obiegu Księżyca wokół Ziemi i który nie odpowiada kalendarzowi słonecznemu. Część naszych świąt, które znamy z kalendarza chrześcijańskiego, jest zaprojektowana w cyklu kalendarza słonecznego, a część w cyklu kalendarza księżycowego. Jak wiemy, takie święto jak na przykład Wielkanoc jest świętem ruchomym. Dlaczego jest ruchomym? Dlatego, że cykl właśnie kalendarza księżycowego inaczej wypada niż cykl kalendarza słonecznego, dlatego w stosunku do kalendarza słonecznego święto Wielkiej Nocy liczone tradycyjnie w kalendarzu księżycowym była przesunięte raz w tę stronę, co nas czasem właśnie dziwi, ale to warto wiedzieć. Niemniej najważniejsze święta Kościoła chrześcijańskiego, poza Wielką Nocą, które z punktu widzenia teologii jest świętem najważniejszym, no są jednak umiejscowione w strukturze kalendarza słonecznego. I teraz to, co tutaj przede wszystkim trzeba pamiętać, no to, że wbrew temu, co na ogół przyjmujemy, tradycja kultury ludowej, czy tradycyjnej, szeroko rozumianej, czy wreszcie tradycja świętowania w Polsce, co nas tu szczególnie interesuje, nie jest jednorodna. To znaczy, musimy pamiętać o tym, że mieszkańcy Polski to nie wyłącznie wyznawcy Kościoła rzymskokatolickiego, aczkolwiek oni stanowią zdecydowaną większość. Musimy pamiętać o tym, że część chrześcijan mieszkających w Polsce to między innymi wyznawcy Kościoła prawosławnego, a zatem musimy pamiętać o tym, że święta Bożego Narodzenia, a także Wigilia Bożego Narodzenia w kalendarzu prawosławnym, w kalendarzu zachodniochrześcijańskim wypadają inaczej. Kościół zachodniochrześcijański posługuje się kalendarzem gregoriańskim, natomiast Kościół wschodni, prawosławny, posługuje się starszym od niego kalendarzem juliańskim. Dlatego tutaj już mamy dwie różne definicje czasu świętego. A druga uwaga ogólna, do której chciałbym Państwa skłonić, to taka, że właśnie święta, zwłaszcza święta Bożego Narodzenia z całą ich atmosferą, z całą symboliką, z całą nabudowaną wokół nich mitologią, wyobrażeniami, wierzeniami, są takim szczególnym momentem roku, kiedy w ogóle samo pojęcie święta możemy jakoś poddać refleksji. W każdej znanej nam kulturze istnieje pojęcie sakrum. Objawianie się sakrum w świecie, czyli jak mówią antropologowie, hierofania, dokonuje się w bardzo różnych sferach bytu. Poprzez zwierzęta, poprzez rośliny, poprzez przedmioty codziennego użytku, poprzez zjawiska przyrody, jak wiemy z mitologii wszelakich, ale także w przestrzeni i w czasie. Człowiek po to, żeby oddawać kult pewnym istotom boskim, na przykład porządkuje czas w ten sposób, że wyznacza pewne momenty w roku, które są szczególne. Szczególne z jakiegoś powodu, o którym sobie bliżej powiemy za chwilkę. No ale powiedzmy, że to jest czas święta. Czas święta to jest czas szczególny. To nie jest tylko czas, kiedy zawieszeniu ulegają codzienne obowiązki człowieka, kiedy zawieszeniu ulegają prawa i normy życia społecznego. Czas święta to jest reaktualizacja czy przypomnienie owego czasu prapoczątku, w którym, jak wierzą ludzie, dokonało się coś szczególnego. Stworzony został świat, stworzeni zostali ludzie, bogowie, świat został uporządkowany, wyłonił się kosmos z chaosu. No różnie to w różnych religiach jest definiowane. I z tego punktu widzenia no właśnie warto spojrzeć na tradycję bożonarodzeniową chrześcijańską jako na tradycję szczególną, znaczy taką, której na tle innych znanych nam religii jednak nie czas prapoczątków, nie czas tworzenia świata się tutaj przywołuje, tylko czas jednak historyczny, czyli będący w pewnej jednak ludzkiej perspektywie, mianowicie czas narodzin Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Święta w naszym rozumieniu współczesnym na ogół dość daleko odbiegają od tego, co nasi przodkowie zwykli za święta uważać. Chciałbym, żebyśmy tutaj uświadomili sobie przede wszystkim to, na przykładzie różnych elementów, to jak bardzo te święta mogą być różne także współcześnie. Po pierwsze jest tak, że obecnie posługujemy się kalendarzem no właśnie takim, który sprawia, że abstrakcyjnie pojmujemy czas, że czas już nie jest jednostką życia człowieka w przyrodzie, tylko jest czymś, co pojmujemy w sposób od tego cyklu przyrodniczego oderwany, a więc nie jest to już czas wyłącznie przyrodniczy, czy czas cyklów przyrodniczych, tylko jest to czas, który definiujemy sobie w inny sposób. I to ma swoje dość ważne konsekwencje, mianowicie takie, że
symbole, które składają się na czy ucztę wigilijną, czy na święta Bożego Narodzenia w ogóle, są to symbole, które dla nas samych są już oderwane od swojego źródła, są oderwane od tej semantyki, którą miały dla naszych przodków właśnie. Choinka ubrana świątecznie jest niewątpliwie jednym z najczęściej kojarzonych właśnie z tradycją bożonarodzeniową przedmiotów. To jest przedmiot, który został wymyślony na przełomie XV i XVI wieku w Alzacji i który był rodzajem ozdoby świątecznej w bogatych domach mieszczańskich. Do Polski przywędrował prawdopodobnie w wieku XVIII. W drugiej połowie wieku XVIII trafił do bogatych domów magnackich, być może także do części najbogatszych domów chłopskich. Kiedy trafił do pospolitych polskich chat, prawda, do domów uboższej ludności, no trudno powiedzieć, możemy wnioskować, że najwcześniej w końcowych latach wieku XVIII, być może dopiero w wieku XIX. Także właśnie choinka jako taki symbol świętowania bożonarodzeniowego właśnie jest dobrym świadectwem tego, że to, co dzisiaj uważamy za tradycję, to, co uważamy za oczywiste, niekoniecznie takie właśnie oczywiste dla naszych przodków było. Co warto jeszcze powiedzieć w kontekście choinki, to, że choinka tu jest przykładem takiej próby walki Kościoła katolickiego z elementami pogańskimi. Niewątpliwie, ponieważ choinka, podobnie jak inne obrządki ludowe, polskie, nie wywodzące się z tradycji chrześcijańskiej, budziły zaniepokojenie kaznodziei, czy budziły zaniepokojenie wyższych hierarchów Kościoła, no to trzeba było z tym po prostu walczyć. No i wiemy na przykład, że w polskiej tradycji ludowej, jakich obyczajów związanych z tradycją przedchrześcijańską, pogańską, a które wpisały się w tradycję chrześcijańską, jest znacznie więcej. Wiemy na przykład, że z okazji Wielkiej Nocy maluje się pisanki, a właściwie nie potrafimy wskazać żadnego tekstu biblijnego, który byłby uzasadnieniem malowania pisanek. Wiemy, że topi się marzannę. Tu można żartem powiedzieć, że w końcu jest to sprzeczne z zasadami miłości bliźniego, prawda? Więc to są rzeczy, które są z ducha obce, czy z litery obce nawet tradycji chrześcijańskiej. Niemniej są tak silnie zakorzenione w tradycji ludowej, że właściwie trudno było je wyeliminować. No i pewne rzeczy Kościół zaadoptował do swoich potrzeb i nadał im własną symbolikę. Dzisiaj na przykład mało tego, że nikt z hierarchów kościelnych poważnie nie traktuje choinki jako wroga prawd wiary, ale nawet choinka trafiła do samych świątyń chrześcijańskich. Jest stawiana przed ołtarzem, prawda, jako symbol chrześcijański. I tej choince przypisano rozmaitą symbolikę, no, niby chrześcijańską, prawda. Mówi się o tym, że drzewko to symbolizuje drzewo wiadomości dobrego i złego, biblijne, z którym się wiąże, prawda, mit o Adamie i Ewie, że łańcuchy, które się na ogół ozdobnie zawiesza na gałązkach choinki, to jest symbol węża, który kusił Ewę i który zwiódł pośrednio na pokuszenie również Adama, że bombki, które zawieszamy, a pierwotnie owoce, czy różne słodycze, łakocie, które zawieszano na choince, no to są właśnie symbole, czy ekwiwalenty tych właśnie owoców z drzewa wiadomości dobrego i złego. Także na przykładzie tego właśnie dobrze widzimy, jak no właśnie pewne symbole ludowe, przedchrześcijańskie, bądź z gruntu świeckie, choinka w tym przypadku jest świecka, są adoptowane do tradycji właśnie chrześcijańskiej i tu widzimy skutecznie właśnie. Tak jak w rytuale nie ma czynności przypadkowych, tak czas święty nie jest czasem przypadkowym. Czas święty jest czasem ustanowionym sankcją boską. Sankcja ta znajduje potwierdzenie, czy to w zjawiskach przyrody, czy to w zjawiskach, które traktowane są jako sygnały ze światu, że oto nadchodzi właśnie ten wyróżniony w roku czas. Wiemy, że w tradycji świętowania polskiego takim sygnałem ze światów jest na przykład pojawienie się pierwszej gwiazdki na niebie, której to się tradycyjnie wypatruje jako jakiego znaku, że oto rozpoczynamy świętowanie, oto rozpoczynamy właśnie ucztę wigilijną. Symbol gwiazdy w tradycji ludowej polskiej jest niezwykle, podobnie jak w innych kulturach, ważny. Mianowicie, po pierwsze, światło gwiazdy przeciwstawiane jest nocy i to mamy przecież między innymi w kolędach tę symbolikę dwoistości, światła i ciemności zapisaną. Światło skojarzone z wartościami pozytywnymi, noc ze strachem, z czymś, co jest domeną zła, pewnych sił ciemności, a więc szatana, prawda, i tym podobne. I teraz ważne jest także to, że ekwiwalentem gwiazdy w kulturze ludowej polskiej jest ogień. Ten ogień wykorzystuje się, jak doskonale wiemy, w bardzo różnych momentach roku. Między innymi, co warto przypomnieć, wykorzystuje się ogień w czasie
tak zwanego święta zmarłych, kiedy palimy znicze na grobach. Wcześniej palono no, ognie trochę większe, ogniska wręcz. Ogień święci się z okazji święta Matki Boskiej Gromicznej. No i wreszcie właśnie symbolika ognia, światła pojawia się także z okazji świętego Jana i także, jak tutaj nas szczególnie to interesuje, przy okazji święta Bożego Narodzenia. To, co no, szczególnie zwraca uwagę, to przede wszystkim w kontekście tego ognia i światła problem tego, dlaczego święta Bożego Narodzenia wypadają właśnie wtedy w kalendarzu, kiedy wypadają. No przecież nigdzie w Biblii nie jest napisane, w Nowym Testamencie, że Chrystus urodził się w grudniu, prawda? To jest rozstrzygnięcie arbitralne. I teraz zastanówmy się, skąd się to rozstrzygnięcie arbitralne wzięło. Wzięło się prawdopodobnie stąd, że właśnie święta Bożego Narodzenia wypadają mniej więcej na czas przesilenia zimowego, czyli wtedy, kiedy jest najdłuższa noc, a najkrótszy dzień. Od tego momentu światła jest coraz więcej. Światło zwycięża noc. Być może właśnie wtedy, jak wiemy to z pewnych przekazów historycznych, ludy przedchrześcijańskie obchodziły no, rodzaj święta ognia, który właśnie miał charakter boski, który symbolizował słońce, a więc to, co jest dobre, co bezpieczne, to, co człowiekowi sprzyja, to, co pomaga walczyć z siłami ciemności. No i właśnie tak jak wiemy z tradycji pisanej, że świątynie chrześcijańskie budowano na miejscu świątyń pogańskich, tak żeby te miejsca kultu zaadoptować do nowych celów, tak samo tradycyjne święta przedchrześcijańskie adoptowano do celów chrześcijańskich właśnie. Boże Narodzenie ustanowiono nie przypadkiem właśnie wtedy, tylko dlatego, żeby z tą symboliką przedchrześcijańską związać, która na półkuli północnej no właśnie wiąże się z tym okresem właśnie roku. Teraz, jeśli się zastanowić właśnie w takich kategoriach czysto pragmatycznych, to można zapytać o taką rzecz dość przewrotną, mianowicie o to, kiedy Matka Boża poczęła Chrystusa. To znaczy wiemy, że jest to niepokalane poczęcie, wiemy, że zwiastowanie i tak dalej, poświęcone tradycją historyczną, tradycją teologiczną. Niemniej tutaj pewne zdroworozsądkowe reguły myślenia ludowego także funkcjonują, prawda? Ponieważ Matka Boża niezależnie od tego, że jest osobą świętą w tradycji, no to jest także kobietą. A zatem jeśli urodziła w przesilenie zimowe, to musiała począć Chrystusa w przesilenie wiosenne, czyli 9 miesięcy wcześniej. I wypada nam dokładnie znowuż na drugi ważny okres w roku, to wydarzenie, mianowicie na to, na czas, kiedy dzień znowu staje się dłuższy od nocy. No i można by analogicznie szukać kolejnych przesileń w roku, które świadczą o tym, że jest to moment ważny. Przesilenie letnie, Dzień Świętego Jana, symbolika ikonograficzna, ogień, Święty Jan jest nam doskonale znana. Wiemy, że to znajduje potwierdzenie w cyklu także przyrodniczym.